Witam was serdecznie jeszcze raz. Moje imię Antero. Jeśli ktoś będzie ciekawy z mojej mowy, że uchodzę z języka polskiego niewyraźnie, to jestem z Brazylii. Całe życie uczymy się języka polskiego. Bardzo trudny języka, ale chwała Bogu za języka polskiego, za Polskę, chwała Bogu za nas. Chcę czytać tutaj parę wersetów z Pisma Święte i na podstawie tych wersetów chcę z wami podzielić się coś bardzo ciekawe, bardzo szczególne. W Księga Izajasza, rozdział 53, jest napisane: jest mowa o Pana Jezusa Chrystusa. Zgardzony był, upuszczony przez ludzi, mąż bolesny, doświadczony w cierpienia, jak ten, przed którym ukrywa się twarz. Zgardzony tak, że zważaliśmy na Niego. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mieliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity, zmęczony. Lecz On zraniony jest za występek nasze, starty za wina nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Z całego serca chcę wam podzielić Bożego Słowo. Na podstawie tych wersetów, które czytałem z Izajasza, który prorok Izajasza prorokował przez Ducha Świętego, przez Ducha Bożego, u przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. I o tym troszeczkę będziemy porozmawiać. I chcę z całego serca wam zachęcać, aby słuchali. Słuchajcie, ja wiele ludzi znam, którzy dzisiaj mają różnych odmianach problemów. Borykają się w różnych odmianach problemów. Na przykład problemy w domu, w rodzinie, z dziećmi, problemy z narkotykami, z alkoholizmem, z przemocą. W tysięcy innych odmianach grzechów ludzie borykają się, ponieważ nie znają powodu, dla którego Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Będziemy to rozmyślać troszeczkę, parę minut tutaj. Słuchajcie, tych, którzy już być może kiedyś słyszeli troszeczkę o Panu Jezusa, kiedy Pan Jezus Chrystus został pojmany, kiedy Pan Jezus Chrystus został poprowadzony przez żołnierze rzymskie, abyś zaczął męka Pana Jezusa Chrystusa, kiedy pojmali Pana Jezusa Chrystusa i zaczynali na Niego pluć, zaczynali wyzywać, zaczynali bić Go, zaczynali po prostu poniżać Go, dla wszystko to złego mówić na Niego. Słuchajcie, dalszy ciągu, kiedy po pojmaniu Pana Jezusa Chrystusa, kiedy już był wieczorem, kiedy żołnierze rzymscy dalszy ciągu bili Go, męczyli Go całą noc. I pewnego momentu Pan Jezus Chrystus, tak jak mówił Pismo Święte, że położyli na głowę Pana Jezusa Chrystusa korona czernisty. Po prostu wiele razy my nie znamy, co to może być korona czernisty. Z tym korona zrobiony jest taki czerny, aż może być 10 cm. A teraz wyobraźcie sobie delikatnie ziemię, w momentu, kiedy oni położyli korona czernisty na głowę Pana Jezusa Chrystusa, kiedy tych czerni szedł na Jego skóra, na Jego kość, na Jego ciało. Krew zaczyna przychodzić. Krew zaczyna leczyć od Pana Jezusa Chrystusa. Korona czernisty na głowę. Ale nie tylko tego. Zaczyna dalszy ciąg go bić. Kiedy wymuszeli Pana Jezusa Chrystusa, nazywane droga Via Dolorosa. Ta droga, kiedy, od momentu, kiedy wymuszeli Go, aby znosić krzyż. Od momentu tam, gdzie On był, aż do Golgoty. Tam do góry nazywany Golgoty, tam gdzie był krzyż. Wymuszeli, bili Go. Bili Go aż tak bardzo. Pobili Jezusa, że na pewno nie było miejsca, aby położyć palca tam, gdzie nie był pobity. Pan Jezus Chrystus był pełny krwią. Aż tak bardzo zmęczony, zbity. Wiecie, dlaczego to wszystko wydarzyło się? Za mnie i za Ciebie. Za mnie i za Ciebie Pan Jezus Chrystus wyczerpał tego wszystkiego. Kiedy zbili Pan Jezus Chrystus na krzyżu, kiedy po prostu położyli Pan Jezusa na krzyżu, zbili Jego ręce i noga, czerny, zrobiony z żelazna. Kiedy skrzyżowali Pana Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze nie był dość, kiedy Pan Jezus Chrystus jest wisi na krzyżu, przychodzi, ludzie jeszcze zgrywają się, przyklinają, mówią różne przekleństwo dla Niego.
A nawet tak mówili, jeśli ty jesteś Syna Bożego, wejdź z krzyża, uratuje siebie, uratuje nas. Różne rzeczy, różne słowo padało, ale Pan Jezus Chrystus wycierpał tego wszystkiego. Dlaczego? Dlaczego jeszcze przychodzili żołnierze rzymskie i jeszcze zrobili dziurę na Jego bok, abyś całkowita krew Pana Jezusa Chrystusa wyleczył? Słuchajcie, to wszystko jest biblijne. Miał tak być. Pan Jezus Chrystus przeszedł jako człowiek, abyś umierał na krzyżu. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za ciebie, za mnie. Pan Jezus Chrystus, kiedy umarł na krzyżu, kiedy Pan Jezus powiedział: Ojcze, mojego ducha oddał na Twoje ręce, i umarł. On umarł na krzyżu za Twoje występy, za moje, za Twoje choroba, za Twoje nałogi, które masz, za Twoje problemy, które masz. Jeśli teraz Duch Święty mówi do Twojego serca, słuchajcie, jeśli Ty cierpisz, jeśli Ty masz różnych terapata w domu, w rodzina, narkotyki, papierosy, czy choroba, słuchajcie, czy problemy z narkotykami, Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za ciebie. Wystarczy przychodzić do Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, dlaczego Pan Jezus jest tam, ci pomoże? On jest tam, ci pomaga. Wiecie, czy Pan Jezus został zabrany z krzyża. Zabrali Pana Jezusa Chrystusa, pochowali Go. Bardzo piękna wiadomość, piękna dobra nowina. Pan Jezus Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał. Zmartwychwstał Pan. Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał. Pan Jezus Chrystus żyje. On żyje. On nie jest obojętny na Twoje sytuacje, kochanie. On Ciebie kocha, ponieważ umarł na krzyżu za Ciebie, za Twoje grzech, aby dać Tobie wolności. Wolność od przekleństwa, wolność od pazury diabelskiej. Słuchajcie uważnie. Pan Jezus Chrystus jest żywy Bogiem, żywy, bo zmartwychwstał. Jest stąd Ciebie błogosławić. Pan Jezus Chrystus jest stąd Cię zdrawiać. Pan Jezus Chrystus jest stąd Cię bać Twoje grzechu. Słuchajcie, serce Wam mówi. Nie daremy tu stoimy i mówimy tego cały tygodniu. To jest Boże dzieło dla Ciebie. Pan Jezus Chrystus, Bóg Ciebie tak kocha. Ważne, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Dobra nowina polega na tym, dla Ciebie teraz, tu i teraz, że Ty nie musisz cierpieć z powodu grzechów. Wystarczy przychodzić do Pana Jezusa Chrystusa. Wyznawa grzech Jemu, a Ty będziesz czysty, błogosławiony osoba. Ty nie musisz cierpieć z powodu alkoholizmu. Wystarczy prosić Pana Jezusa Chrystusa o wolności. Ty nie musisz cierpieć z powodu grzechu, nażywania narkotyków. Pan Jezus Chrystus wziął na krzyżu. On umarł na krzyżu, aby zdać Tobie wolność. On Ciebie kocha. Szatan chce, abyś Ty pozostał w stanie, który jesteś. Nie bój się, przychodź do Pana Jezusa. Możemy Ci pomagać, możemy razem z Tobą modlić się, możemy porozmawiać. Kiedy ja oddam mikrofony, zapraszam Cię, jeśli chcesz rozmawiać, jeśli chcesz modlitwa. Słuchajcie, Pan Jezus Chrystus nie jest obojętny na Twoje sytuacje. Wiem co mówi. Bo ja byłem też pewien sensie, możemy powiedzieć, jak marginesie. Miałem różnych problemów w grzechu. Byłem paskudne stworzenia, ponieważ szatan mieszkał we mnie, ponieważ służył szatanowi w grzechu. Szatan zrobił ze mnie, co chciał, ale on kocha Ciebie. On umarł na krzyż za Ciebie, za mnie. Przychodź do Jezusa. Niech Duch Święty dotyka Twojego serduszka. Niech Duch Święty przekona Cię, że Ty potrzebujesz Boga dzisiaj, bo jutro może być za późno. Słuchajcie, pomiędzy nimi Pan Jezus Chrystus mówi o nieba, o zbawienia wieczne, które tylko On może dać. I też pomiędzy nimi mówi o piekła, o potępienia wieczne. Z tym nie ma żart. Być może Ty dzisiaj nie mówi tak do Twojego serduszka, no nie potrzebujesz Boga. Ale słuchajcie, ja tak i mówiłem, ale szatan chciał mnie zabić. Słuchajcie, potrzebujemy Boga, potrzebujesz Jezusa, przychodź do Niego. On jest Twoim zwycięstwem, On jest Twoim zdrowiem, On jest Twoim zbawieniem, bo nie ma zbawienia oprócz Jezus Chrystus. Niech Duch Święty dotyka Twojego serca. Słuchaj, by skończyć, Ty nie musisz mieć żadną religię, bo religia wymyślał szatan przez ludzi z powodu władzy i pieniędzy. Ale Ty potrzebujesz Jezusa. Jezus, potrzebujesz Jezusa, potrzebujemy Jezusa, bo On jest jedyny, który może nas dać życia wieczne, zbawienie i błogosławieństwo. Życzę Wam Jezusa. Utwórzcie serce dla Pana Boga. On przyjdzie do Waszego serduszka i będzie mieszkał w Waszym sercu.
Niech Bóg was błogosławi. Pamiętaj tego słowa. Nadzieja zbawienia tylko w Jezusie. Nie daj szatanowi oszukać ciebie. Niech Bóg was błogosławi w imieniu Jezusa.